i jest ich oczywiście 3, jak za każdym razem. Nie było takiego wstępu. Już słyszycie tą pierwszą propozycję, która tam pobrzmiewa, moi drodzy, tak? I to jest propozycja ode mnie, także pozwoliłem sobie ją nieco przegadać, ale mam nadzieję, że zagłosujecie na nią i w przyszłym tygodniu usłyszę ją w pierwszej dziesiątce, otrzyma dużo głosów i tym sposobem będę mógł ją zaprezentować w całości. A tymczasem kawałeczek jeszcze zostało tej propozycji. Kto to śpiewa? Już chyba po głosie poznaliście tam po cichutku. Pani Tiku i nagranie Let the World War Spin Around. Moja propozycja dla was, posłuchajcie jeszcze, 2 minutki dla was. Lucky car would be no i nie byłbym sobą, oczywiście, gdybym was wszystkich po drugiej stronie nie zaprosił na nasze forum muzyczne, na nasz mini czat radiowy, a nasz adres to www.rm80.pl. Tam też możecie za pomocą naszego forum czy też strony głównej napisać do studia RM80, pozdrowić kogokolwiek albo podzielić się wrażeniami z dzisiejszej soboty. A tutaj w studiu brzegu, co prawda w samym studiu nie pada, ale na zewnątrz za oknem, no niestety pogoda nie najciekawsza. To co, jeszcze chwilę, słuchamy Tiku, Let the World Spin Around. If the stars could fall down to horizons, celebrate. I would find a place where nutek. No dobrze, moi drodzy, kolejna propozycja już za sekund kilka. Będzie to propozycja od Kasi, Filtronic i No More Love. Jak ktoś pozna z cover, z jakiego utworu to jest, to może napisać na panel pozdrowienie RM80. Ciekaw jestem, czy ktoś zna, kto oryginalnie wykonywał to nagranie. Propozycja Kasi, serdecznie pozdrawiam i dzięki za tą propozycję. To prosto z Hiszpanii. No i oryginał też był z Hiszpanii, Steve Clark, to śpiewał w latach 80., bodajże 86. rok, jak mi pamięć teraz nie myli. No dobra, pozostała nam trzecia i ostatnia propozycja, którą zgłosiła Motylek. Pozdrawiam cię serdecznie i to numer, który teraz od niej
Mod One, Lady Mystery, najnowszy singiel Mod One w końcu. No to wcale mnie to nie cieszy, skoro spadek, to tylko przez chwilę posłuchamy utworu, który jest na miejscu 9. Peter Paul, Back to Heaven, rodzima produkcja prosto z Polski. Moi drodzy, głosujcie, czemu nasze numery mają być gdzieś tam na dole, jak mogą być u góry. 5 tygodni na naszej liście, Peter Paul, Back to Heaven. Ale równie fajny kawałek, taki bardziej przyjemny taki. No i cóż, 5 tygodni na naszej liście, niestety spadek z bardzo wysoka, z drugiej pozycji na miejsce 9, ale mam nadzieję, że jeszcze się obroni i będzie tylko lepiej. Miejsce 8. Numer 8. Awans. I kolejny awansik przed nami, na miejscu 8 z 11, to Revelador i Heartbreaker. 7 tygodni na liście, gorąca 10. We'll be right back.
Maria Belowa, czy tam Bełowa, Lucja, Kaziuch, Daniel R2D2, Adis, Gusia, Tomek, ja tam też z wami jestem, przybywajcie, zapraszam na nasze forum, na nasz mini czat radiowy, a to wszystko pod adresem rm80.pl. No i czas posłuchać miejsca szóstego z naszej listy. Miejsce szóste. No nic nie trwa wiecznie. Kiedyś trzeba spaść. A ja tą panią bardzo lubię. Miałem okazję nieraz porozmawiać z nią, popisać też, i jest bardzo, bardzo sympatyczna. Rachel Santos w utworze Dance With Me. Jak ktoś ma kogoś do pary, to może oczywiście zatańczyć. 18 tygodni na naszej liście. Utwór, który spadł dwa oczka w dół, z czwartego na szóste. Powrócił w 2022 roku z hitem Heartbreaker. No może nie jest to taki wielki hit jak tamten, na pewno nie, ale fajnie, że im się jeszcze chce cokolwiek tutaj dla nas, dla fanów, sympatyków muzyki Italo Disco, cokolwiek tworzyć, i że jeszcze panowie śpiewają, bo przecież już też mają swoje lata, prawda? Dobra, więc wielki szacun za to, że są jeszcze z nami.
To była pozycja ósma, czy tam miejsce ósme, jak to woli. Torevalo i Heartbreaker, 7 tygodni na naszej liście, z 11 na 8. Miejsce siódme. Numer 7. Spadek. No, znajomy rytmy, oczywiście, tak. Ken Laszlo, król muzyki italo-disco, zaraz po Robercie, tak? Nie wiem, czy się wszyscy zgadzają, ale no, można byłoby ich nawet posadzić na jednej ławce. No, fajnie by wyglądało. Ken Laszlo, Time of My Life, kolejny nowy numer, oczywiście wzorowany na słynnym przeboju Hey Hey Guy. No i 18 tygodni, nie, przepraszam, 17 tygodni na naszej liście już ten numer. Tak sobie zaglądam, no to już tak te utwory, które są u góry, to już tak długo na naszej liście, no to aż trochę dziwne, że te numery, które są najdłużej na liście, to najbardziej wam się podobają, no ale cóż, widocznie są dobre po prostu. Ken Laszlo, Time of My Life, z 6 na 7 spadek o jedno oczko. With me. Szóste miejsce w tym tygodniu, tak zagłosowaliście i została nam piąteczka przed nami. Zobaczmy, co jest właśnie na tym miejscu piątym. Miejsce piąte. Numer 5. Awans. No to proszę, awans i numer, który bardzo lubię i z tego co wiem, to Ewa South też lubi ten numer. No to co, posłuchamy Picture of You i zagadkowa kapela pod nazwą 1984, czy tam jak ktoś woli po angielsku, to sobie po prostu to powie po angielsku, bo u mnie ciężko z tym angielskim, nie będę się chwalił. Dobra, Picture of You to numer, który jest z nami już 12 tygodni. No może cofnę taśmę i od samego początku lecimy. For a Picture of You, 12 tygodni naszej liście, mówiłem oczywiście, ale powtórzę, gdyby ktoś tam nie słyszał albo nie dosłyszał, a czasami w ogóle tu sprzęt robi jakieś niespodzianki, gdzieś tam ucina mój głos. No wybaczcie, moi drodzy, ale to są takie po prostu spartańskie warunki i to jest urok radia internetowego, takiego amatorskiego, ale staramy się być profesjonalni. Miejsce czwarte. Numer 4. Awa. I tego pana też lubię, Cliff Wage, i utwór, który jeszcze bardziej lubię w oryginale, i ta wersja też mi się podoba, więc wszystko gra i cieszę się bardzo, że jest na czwartym miejscu. A to jest awans aż o 10 oczek, więc chyba największy awans na naszej liście. 9 tydzień ten utwór z nami. Słuchamy Cliff Wage i Movie Star. It's so
Się, że nikt nie lubi swojego głosu. No, są tacy, którzy są zachwyceni swoim głosem i szczycą się tym, tak więc no, różnie bywa. Ja bynajmniej no, z rezerwą do tego podchodzę wszystkiego, ale jak mnie słychać, tak po prostu już musi być. Kto był Cliff Wage i Movie Star z miejsca czwartego? Miejsce trzecie. No i awansik, pan D. White z nagraniem Love Forever, 22 tygodnie na naszej liście. Moi drodzy, co tu dużo mówić, rekordzista jeśli chodzi o ilość notowań na gorącej dziesiątce. No i co jeszcze mogę dodać? Mogę dodać, moi drodzy, tylko tyle, że to są dwa oczka do góry w miejsce trzecie, czyli podium. Shall we stay together? Love forever, each now and never. I'll always be the sweet noise, say sweet medley, hurt sweet medley. Shall we stay together? Love forever, each now and never. I'll always be the sweet boy, say sweet medley, help sweet medley.
Pandy White, tak, Love Forever, miejsce trzecie, czyli te najmniejsze na pudle. No cóż, mogę się pochwalić, że mam jego dwie płyty, tak, tak, i powiem jeszcze coś, dorzucę, że no miałem przyjemność zrobić okładkę do albumu pana D. White z razem z Dimą D, tak więc spod mojej ręki będzie okładka, która wyjdzie, bo jeszcze jej nie ma, jeszcze nie ma po prostu w sklepach, nie można jej jeszcze nabyć nigdzie, ale miałem przyjemność do niego tworzyć okładkę do jego najnowszej płyty razem z Dima D. To będzie płyta, która nazywa się The Butterfly Effect i serdecznie zapraszam do zakupu, jeśli ktoś ma taką ochotę. Wydanie polskie będzie. D. White, Love Forever, tymczasem na miejscu trzecim. Żegnamy już i przechodzimy do miejsca drugiego. Miejsce drugie. Numer dwa. Spadek. 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 Nie, nie, moi drodzy, to się nic nie zacięło, po prostu to tak jest, trzeba było to powtórzyć, bo tak wspaniały numer, no spadkowo, ale tylko jedno oczko, z pierwszego na drugie Fancy, I'm Still a Fool, 19 tygodni na drugim miejscu i to wszystko mówi samo za siebie, ponieważ no 19 tygodni to jest drugi wynik na naszej liście, bardzo długo, ja przypominam, że maksymalnie 30 tygodni można być na naszej gorącej dziesiątce, więc póki co 22 tydzień, nie, przepraszam, pensji 19 tydzień, bo D. White był 22. No i co? Słuchamy, bo maxi single za 14 minut będą pierwsze dźwięki audycji finału przeboju lata. Nie uciekajcie mi stąd, zostańcie. Ewa już siedzi w studiu i układa płyty tak, jak to ma lecieć. Tak więc będzie się działo. A tymczasem miejsce drugie gorącej dziesiątki. I'm chasing for the shadows in the sun.
Max, tak sobie patrzę na nasze forum, trwają dywagacje na temat tego, czy fajnie się słuchać, słyszeć samego siebie, czy też nie. No ja mówię szczerze, że wszystkie audycje, które prowadzę, mam gdzieś nagrane i jakoś do tego nie wracam, ale może kiedyś. Może kiedyś przyjdzie taki dzień, że sobie posłucham sam siebie i trochę się pośmieję z tego wszystkiego. No, by tak było. Dobra, za chwileczkę zrobimy małe podsumowanie, jak to wszystko leciało od miejsca 10 do miejsca 2. Potem poznamy nasz numer 1 dzisiejszej listy. Ja się bardzo cieszę, że ten numer 1 akurat jest taki, a nie inny. No, ale za chwileczkę wy też może się będziecie cieszyli. Ja już wiem, a wy musicie jeszcze poczekać kilka minut. Jeszcze przez 3 minutki zostawiam was z Fancy My Still a Fool. Tak, widzę, że Maria Bełowa, albo Maria Bełowa, ja już się tak przyzwyczaiłem z hiszpańskiego mówić Maria, no ale to tak zależy, jak to lubi, albo jak tak naprawdę powinno być. Moi drodzy, są tutaj, widzę, że jest jakiś typ, że pierwsze miejsce to Joy Peters i że jest królem italo-disco na dodatek. No cóż, to odważne słowa są. Ja nie podważam, ani nie neguję, ale też nie potwierdzam. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy, za chwileczkę podsumowanie, a właściwie już robimy to podsumowanie, zobaczmy, co tam się działo na naszej liście. Tak wyglądała dziś gorąca dziesiątka. Na miejscu 10 Bad Boys Blue, Never Gonna Miss You. Na 9 Peter Paul i Back to Heaven. Miejsce 8 Torevado i Heartbreaker. 7 Ken Laszlo, Time of My Life. Na 6 Rachel Santos i Dance With Me. Na 5 1984 i Picture of You. Na 4 Cliff Wage, Movistar. Na 3 D. White, for Love Forever. I na 2 był Fancy Einstein, A Fool. This is Top 10 Italo Disco New Generation. Miejsce pierwsze. Oto nasz numer 1. Awans.
No i proszę, moi drodzy, jest awans, miejsce pierwsze i lecimy. Ja lubię obie formacje, tak Karino Kat, jak i Italov, a jeszcze bardziej lubię produkcję Mirko Hitch. To wszystko jest połączone w jednym, Hollywood Turbo Lover, i to jest nasz numer jeden. Ja co fantaśmy, słuchamy od początku, a przy okazji się z wami żegnam, mówiąc wam miłego wieczoru. Słuchajcie, zostańcie z nami, bo za chwileczkę finał przeboju lata RM80, więc nic, tylko włączać odbiorniki, pozostać, wołać znajomych, przyjaciół. Zapraszam na audycję Ewy. To wszystko z mojej strony. Posłuchajcie, jak wygląda numer 1 328 notowania gorącej dziesiątki New Generation. Grał dla was Arti.
zapraszamy do słuchania najlepszego radia w sieci. RM80. Radio Muza 80. Stąd gramy na żywo. Specjalnie dla was. Panie i panowie, przed wami Ewa. Piosenka to moje miejsce grupy Top One, uznana za najmniejszą lata 2021. Który utwór zdobył miano najmilszej tego lata, dowiemy się przed godziną 22. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchających radio RM80 i zapraszam na finał przeboju lata 2022. Artur, dla ciebie podziękowanie za przedstawienie 328 notowania gorącej dziesiątki Tarodisco New Generation. Dobrego, fajnego wieczora dla ciebie i twojej rodziny. Dzisiaj, drodzy słuchacze, 13. finał przeboju lata. Spośród 23 piosenek zaproponowanych przez słuchających radio RM80 i po głosowaniu utworzyła się kolejność. Kto ją rozpocznie, to już za momencik, i kto będzie dzisiaj tym szczęśliwcem tej trzynastki. Dwudziestą trzecią lokatę zajmuje grupa Bimbek w utworze Sprzedaj mnie wiatrowi z roku 1971. Jest to propozycja od Zantera, którego bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Wiatru znam, tak jak ja, a nie znać
sprzedaj mnie. Grupa Bimbek, sprzedaj mnie wiatrowi i my tak jak wiatr będziemy hulać w różnych latach. Przeniesiemy się do obecnego roku 2022 za sprawą propozycji od Petera T.M. Baron w utworze Topa. Więc sprzedaj mnie wiatrowi.